Bardzo serdecznie, ja jestem Krysto i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Zrobiłem taki pewien zabieg na początku, ponieważ mam wrażenie, że OBS, jak zaczynam powiedzmy nagrywanie, to on mi ucina początek i dopiero jak zaczynam coś dalej mówić, to dopiero zaczyna to jakby uchwycać, nie? Czyli nie ma tam, powiedzmy, tego mojego witam was bardzo serdecznie, tylko jest bardzo serdecznie już dopiero. A nie, że witam. Witam nie ma. Niekiedy. I zauważyłem, że mi ucina w śmieszny sposób. No ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś tam duży problem. Wczytałem w tym samym miejscu, co zapisałem. Generalnie był tu ten Falmer, ale on przeszedł bokiem. Wiecie... Czekajcie, bo ja muszę się odbugować, bo czasem się tak dzieje. O, dobra, już jest okej. O, tu jest. I hop. Dobra, pięknie. My jesteśmy w tej przyczajonej... nie przyczajonej, tylko w ponurej rubieży, w gnieździe, więc... Osłaniam cię. Czym mogę służyć, mój tanie? Powinniśmy zmierzać do końca tej lokacji. Ty przodem, ja za tobą. No to chyba sprawdzałem, tak? Nie. Okej. Jeszcze trochę i będę przeciążony. Świetnie. Tu na dół i w lewo. Bo na mapce wystarczy zobaczyć, tak. Dobra, zobaczmy. Co, trucizna. Bełty to zawsze fajnie odzyskać. Bo ich mamy mało. A jak mamy czegoś mało, widzowie, to chcemy tego więcej. No tu nic nie ma. Dobra. Ostatnio powiem wam, widzowie, że w wolnej chwili sobie w Civkę trochę więcej gram. Szóstkę. No kurde, powiem wam, jakim jest wielkim utrapieniem Gilgamesz, no ale... W sumie chyba każdy, kto grał w Civkę 6, to wie, jaki upierdliwiec z niego. Nie wiem. Zawsze mam wrażenie, że on tak mocno oszukuje, jakby grał na ostrych cheatach. O, już wyjście. No fajnie. Dobra. To my chyba z Lidią pójdziemy posprzedawać te rzeczy, co mamy przy sobie. No ja jestem dosyć mocno też przeciążony, widzowie, więc posprzedawałbym niektóre te rzeczy. W sumie już możemy maskę założyć. Maskę założymy i amulet pod sprzedaż. No nic, pójdziemy do samotni chyba skoczymy. W takim razie. No. No bo czasem niektóre osoby mogą być ciekawe, co powiedzmy sobie klikam. Hej, patrz! Jaskinia! W międzyczasie, bo powiedzmy jak przesyłam film na YouTube'a, no to w tym momencie sobie gram w gierki, które powiedzmy tam nie zużywają neta i klikam właśnie w Civkę, ale no ruchy komputera są tak niejasne, no nie wiem, powiedzmy jest miasto, państwo, nie? I powiedzmy, no chcecie mieć z miastem, państwem mieć dobre stosunki i z nim jakoś tam, powiedzmy, handlować? No. No ale Niemiec mi naskę usunął.
Ale dobra, koniec o tym. Skupmy się na tym, co Jestem zaraz tuż za robimy. tobą. Czym mogę służyć, mój tanie? To jest na sprzedaż. Czemu ty, dziewczyna, chcesz non-stop używać tego toporu? Dobra, ja ci zostawię, no jak tak chcesz używać. Okej. Okay. Tylko musimy jej ten topór ulepszyć w takim razie. Okej. Okay. Ruszajmy więc. Którą mamy godzinę też? Płomień świecy. Okej. Okay. Dobra, to poczekamy z 4 godzinki. Będzie chyba git. Starość nie jest taka zła. Kurde, ale... Rozejrzyj się. Z pewnością chwilę nagrywam. To, czego szukasz. Jeśli nie, daj znać, bo może mam to na zapleczu. I po prostu się roztapiam. Jestem tuż za tobą. Nie wiem, czy też tak macie. Czym mogę służyć, mój tanie? No ale... Ja jestem człowiekiem, który jest team Zima. I... No ja sobie Prowadź. Bardzo źle radzę z wysokimi temperaturami. Beirant powiedział, że... Trochę tego, trochę tamtego. Wiecie, widzowie, no. Po prostu jako organizm sobie bardzo mocno nie radzę z wysoką temperaturą. No tak mam, no. Żelazo. Ebonit mogę kupić, to też. Dobra. Teraz to, co jest ciężkie, posprzedajemy. Łuk zostaje. I zobaczcie, że tyle rzeczy... tak i tak od niej kupiłem. A w moment praktycznie... odzyskuję pieniądze. No maska też dużo daje. 20%. Ja bym chyba chciał sprzedać... No dobra, tej zbroi to ja chyba nigdy nie sprzedam. Chyba że u Kowala za coś. To mogę sprzedać u Kowala. Też u Kowala mogę sprzedać. Tak, te niektóre rzeczy właśnie u Kowala mogę sprzedać. No to mniej chyba te pierścionki posprzedaję. No, biżuteria. Biżuterię sprzedamy. Akatosz. Okej. Okay. Fajnie. No. Dobra, chyba wszystko, co? Jak... Zapraszam do tego i tamtego. Dobra. Myślałem, że to teraz do Kowala idziemy. Sprzedałem wszystkie rzeczy. On jeszcze nie doszedł do stanowiska swojej pracy. Świeże ryby prosto z fiordów. Ale nie no. Zdaje się, że nie... Rozejrzyj się. Okej. Okay. Żelazo. Sztabka żelaza. To nie chcemy na razie. Co masz ciekawego? Tedry. W sumie buława byłaby spoko też dla Lidii. Nie, nie ma nic ciekawego. Z pancerzy coś masz? Hełm płytowy. Okej. Okay. Płytowy, ciekawy. Ale chyba mieliśmy. Chyba mieliśmy. Płytowe. Nie, nie ma nic. Sztabki ebonitu. No dobra. To tak.
tarczę chcę sprzedać. Sprzedaję, tu też sprzedaję. Kurde, no. Już nie mam jak tego sprzedać. Co inny handlarz w takim razie? Może wejdziemy do Fletchera, zobaczymy czy... Wróć, jeśli będziesz potrzebować broni albo pancerza. Czy Fletcher ma jakiegoś golda, to mu to sprzedamy. Albo może ma. No, siema. Witaj, łuk i strzały dla najlepszych łowców. O, belty przy okazji mogę kupić. Kościany, kościany bełt. Krasnoludzki bełt. Orkowy bełt. Silver bełt. Stalowy. Żelazny. Okej. Fajnie. No wszystkiego ja nie sprzedam. Ale korci mnie tak sprzedać ją od razu. Chyba jeszcze możemy skoczyć do Beletora i u Beletora to sprzedać, nie będziemy stratni. No. Chyba, że widzowie jak robimy, sprzedajemy już się po prostu pozbyć, bo za dużo udźwigu. Chyba tak robimy, co? Już za długo ja to trzymam przy sobie. No, mamy dużo pieniędzy, więc nie powinniśmy się aż tak mocno szczypać. No. Jest okej, okay, no. Nie musimy się takimi rzeczami martwić. To będziemy widywać się częściej. Tak, 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 będziemy się widywać. Zwłaszcza jak będziesz miał bełty przy sobie, to tak. To będziemy się widywać. Skoczymy do domku. I chyba robimy Lidii ten topór chyba, co? Ulepszymy jej. No bo jak ona tak i tak chce tego używać, to... To jej zenchantuje to. Dobra, Lidia. Osłaniam cię. Czym mogę służyć, mój tanie? Daj mi to. Prowadź. Dobra, to tak. Muszę zdobyć... Chyba tutaj był secik pod ulepszanie. Tak, dobrze pamiętam. I teraz tak. To. Okej. Okay. Wszystko. Fajnie. W sumie mogę już zaklnąć. Aha. Ja młota nie sprzedałem. Okej. Okay. Dobra, no to potem jak będziemy szli może do Beletora, to sprzedamy. Trudno. Dobra. To teraz tak. Przedmioty. I chcemy... Najmocniejszy. I teraz tak. No walczysz z magami często, Lidia. Ale czy to będzie jakoś mocno profitowało u ciebie? No myślę, że tak. Ale bardzo też mnie korci danie paraliżu. Chociaż ona może to bardzo szybko zużyć. Powiedzmy, nie wiem, mogą być walki ze smokiem czy jakimś draugiem i nie będzie to działać. To martwy jest wtedy ten enchant, co nie? A nie chcemy mieć martwego enchantu. I wiecie co? Nie mam wchłaniania życia jeszcze. Nieźle, nieźle. Paraliż. Wiecie co? Może zaryzykujemy. Może po prostu Lidia będzie nieźle ich wtedy kosić. Chyba tak damy. Najwyżej będziemy naprawiać jej tą broń. W sumie ile ona będzie machać nią,
Jakoś dużo? No raczej nie. Szansa na paraliż 5%. No, szansa na paraliż na 5 sekund. No to jest spoko. I chyba obrażenia od porażenia czy mrozu. No mróz zabiera kondycję, na przykład powiedzmy... Ale magowie są dla mnie najgorsi. Nie, porażenie musi być. Ja bez porażenia nie dam rady. No, Lidia musi paniszować wampiry. Jak powiedzmy kasterów. Bo nie wyrobię. Ona musi mi pomagać. No. Ja muszę mieć porażenie, widzowie. Wy się możecie zastanawiać, dlaczego to biorę, ale to jest ze względu na to, że... żeby Lidia dużo mocniej hitowała i zabierała magię. Nawet można by pomyśleć, że najlepsze powiązanie, jak chcecie, powiedzmy, nie radzicie sobie z magami, a chcecie ich paniszować mocno, unieszkodliwiać, to bierzecie sobie osłabienie magii i każdy hit, jaki po prostu bijecie, magia celu o 37 punktów zostaje zmniejszona. Tylko poczekajcie, bo ja chyba mam coś takiego jak perki w zaklinaniu. Czekajcie. Zaklinanie ogniem, mróz i piorun. Dobra, zobaczmy. Czy to będzie aż tak mocno procentowało, bo to chyba do 30 wbije. I potem chyba jakbym miał zaklinanie spotą, to mogę mieć chyba powyżej 30 obrażeń. Chyba. No zobaczymy. No ale 3 punkty boli, boli. To jest bolesne akurat. Jak dla mnie. I porażenie. 31 dostajemy z tego tytułu. Okej. No. To jeszcze jakbyśmy mieli potkę. No, przy dobrych wiatrach może. Prawie do 40 by się dobiło. Chociaż to jest śmieszne, że niektóre są misje takie, że da się otrzymać broń, która zadaje dodatkowe obrażenie od ognia. 50 punktów. To też jest dla mnie śmieszne, że jakim cudem są takie enchanty. A jak gracz nie jest w stanie dobić do 50. 31. I teraz pytanie, widzowie, czy 6 punktów obrażeń jest warte stracenia 3 punktów w drzewku, no nie? No ja wam powiem chyba, że nie warte to jest, ale... Czy ja mam w ogóle na co wydawać aż tak? No zaklinanie zawsze jest okej, no. Na tym się jakoś mocno nie traci nigdy. No to bardzo wolno mi się stakuje i rozwija. Jedyna opcja to później na gigantach to expić z blokowaniem. Łucznictwo to zrozumiałe, skradanie no powolutku do przodu. Alchemia też do przodu. No w sumie w alchemii są te perki. Jak lekarz, dobrodziej, tak? Empiryka chcemy, wężowa krew i destylacja, nie? Wszystkie... Jak tworzycie mikstury, wszystkie, powiedzmy, negatywne znikają, a tworzone trucizny wszystkie pozytywne. Destylacja jest bardzo przydatna, mówię wam serio, jest niezła. No. Bo jak robicie tą potę taką na sprzedaż, to wszystkie negatywne jakby rzeczy znikają z niej. I tylko totalny profit z niej macie, więc jest niezło. Kurde, wiecie co? Bo możecie się śmiać, że za długo się zastanawiam,
ale wydaje mi się, że 3 punkty. Jak mogę tutaj sobie rozwinąć lekarza, potem tu dojść, bo to mam także 25, potem mam 25 znowu więcej. Empiryka i wężowa krew, ale mimo wszystko zobaczcie, że dochodzę tu, biorę to i to. Co nie? Bo powiedzmy potki czy jakieś inne rzeczy ja zawsze będę tworzył, więc na tym nie będę stratny. 6 obrażeń. Wiecie co? Zawsze możemy to później zrobić. To jest tylko no, tymczasowa broń u Lidii, więc nie jest to aż tak mocno istotne, żeby Lidia posiadała tą broń dwuręczną z 6 punktami obrażeń więcej. To nic się nie stanie. Co innego, jakbym miała powiedzmy dederyczną broń czy coś w tym stylu. Więc dobra. To już wiemy, co zrobić. Paraliż i zmniejszenie od porażenia punktów życia i dzięki temu też punkty magii zmniejsza. Więc wszystko spoko. Chyba, że po prostu łączymy to z enchantem pod damage. Na to też mogę pójść. I chyba tak zrobimy i połączymy to zamiast paraliżu. Chyba przemyślałem to i możemy pójść albo w ogień, też jest spoko, albo mróz. Mróz też jest spoko. Dobra, niech ta Lidia bije. Bij Lidia, bij. Dobra, jeszcze jej ulepszymy tą broń. Więc będzie spoko. I to zrobimy. O, przy okazji wyszliśmy na zewnątrz i możemy... Czekajcie. O. I teraz tak, 34. No, spoko. Spoko jest. Zbierzemy też zioła. Za każdym razem, jak zbieram takie zioła do alchemii, czekajcie, bo będziecie potem mnie chyba wyzywać w komentarzach, że tak gadałem o tej alchemii, a nic z nią nie zrobiłem, więc zobliguję się do tego i rozwiniemy drzewko umiejętności w alchemii. Czekajcie, alchemia. I teraz tak, lekarz. Przygotowane przez ciebie trucizny. Czy ja to chcę teraz? Chyba nie. Dobrodziej. Wiecie o tym, że jest taki twórca. Empiryk. Zjedzone składniki ujawnia pierwsze 2 jego efekty. No to jest przydatne. Generalnie jak macie bardzo dużo składników, bierzecie na maksa to i odkrywacie sobie wszystkie, powiedzmy, schematy, które daje dana roślina, a następnie robicie respeka, jak macie 100 alchemii, resetujecie i odzyskujecie te 2 punkty, co tutaj rozdaliście. No bo zawsze to są 2 punkty, nie? Więc zawsze to jest coś. No i wężowa krew, no w zasadzie możemy to mieć, bo tak staramy się po destylację, więc zobaczcie widzowie, rozwijamy naszą postać, więc nie musicie mnie cisnąć w komentarzach, więc jest ok. A to tak i tak byśmy musieli rozwinąć, wiecie? Tak i tak. Więc to jest... no dla nas tak i tak bardzo korzystne. Dobra, już możemy założyć sobie to, co...
z czym latamy. Tylko potem trzeba to odnieść. Łuki. Pierścionek. Gdzie jest ten pierścionek? Złoty pierścień, złoty naszyjnik, pierścień, czekajcie. Czy jest wyżej? Ale jaja. Chyba naszej... Trochę się za mocno zaśmiałem. Czy ja dobrze widzę? A, dobra, jest złoty naszyjnik. Dobra, no już myślałem, że będę musiał robić nowy. Tu mam rzeczy chyba kolejne do sprzedaży. Wiecie co? Ja te chyba wszystkie rzeczy... No powoli będę musiał zbierać stąd. No nic się nie stanie, jak to będzie ten tutaj jeszcze leżało. Ponieważ... O, przedświt. Wiecie co, przedświt to zabierzemy z tego miejsca i odłożymy. No, ale... Trochę śmiesznie, co? Śmiesznie. Gdzie mamy przedświt? Aha, nie mogę tego tutaj... No to... Niedobrze, że nie mogę go położyć. O, tutaj na stojak. O, fajnie. Fajnie, fajnie. Kostur. Dobra. Co ja tutaj popsułem? Nic chyba. Wciąż tu jestem. No i tak, Lidia. Przysięgam ci służyć, nie. Będę dźwigać twoje ciężary. Nie, Lidia. O. No i teraz... Prowadź. Teraz jesteś szefem. No. Miejmy nadzieję, Lidia, że będziesz coś robić tym toporem, jak ci się tak spodobał. My mamy śmieszny hełm z tego kompletu płytowego. Jak myślicie, widzowie, my w ogóle dokończymy ten komplet? Bo ja coś czuję, że chyba nie. Czekajcie. Musiałem się na chwilę wyciszyć, bo coś mnie dusiło. Zobaczcie, jaka śmieszna rzecz, że my tak biegamy dalej i ja chyba dalej nie zauważyłem, żeby było u jakiegoś sklepikarza możliwe do zakupu chyba buciki. A to już jest chyba, nie wiem, z 30 może odcinków lub więcej, że tego szukam i nie ma. A chciałem po prostu, żeby było na manekina. Nawet pod kątem takim, że nawet już nie będziemy tego używać, bo już wam mówiłem, że będziemy się przerzucać na ebonowe. Bo tutaj mamy już komplet cały. Tylko żeby to założyć. Widzowie, to najchętniej bym chciał już zrobić taki maxi już enchant, no nie? Czyli porobić potki pod zaklinanie lub kupno, powiedzmy, jakiś mikstur pod zaklinanie. Mamy 25. W zasadzie no 25 już by nam mocno pomogła. I byśmy zenchantowali całość tego pancerza ebonowego. Chociaż wiecie, to jest też śmieszne, że pancerz ebonowy, zobaczcie, tu macie 52 punkty obrony, a tutaj macie 54, nie? Więc to jest trochę śmieszne, że oni dodali alternatywny wygląd inny do pancerza ebonowego i tamten za nami płytowy jest lepszy, tak? Tylko, no wiecie, ja nie jestem w stanie go uzyskać całego, więc będziemy latać w ebonowym. Chociaż ten design mi się bardziej podoba niż tamten, więc no co kto woli.
No nic. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zrobiliśmy inną brońkę dla Lidii i mam nadzieję, że będzie się dobrze spisywać. Chociaż najpewniej to u niej można byłoby przerzucić się totalnie na te jednoręczne bronie, bo ona sobie z tymi dwuręcznymi rzeczami no, dosyć mocno nie radzi. No i na przypomnienie rozwinęliśmy troszeczkę alchemię i powinno być lepiej, tak? Więc możemy trochę się pobawić w zabawę, jedzenie składników. Powiedzmy, o, zobaczcie. No nie? Więc trochę będziemy mieli w przyszłym odcinku trochę zabawy. No nic. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, czy dotarliście do tego momentu i napiszcie coś po sobie pod filmem, jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. I też was zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Oczywiście nikogo nie zmuszam. No nic. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.